Cześć, jak zwykle Michał z Władek Team. Słuchajcie, godzina 19 jest 24, jest nasza wieczorynka klubowa. No, czas zacząć! W zeszłym roku, pomimo tego, że byliśmy takim świeżym klubem, no, zrobiliśmy delegację trzech osób, które stworzyły drużynę, i wysłaliśmy ich na festiwal Dorsza. Tu się pochwalę, ja byłem też w tej drużynie. Także no polecieliśmy na ten Festiwal Dorsza i wiecie co? Bardzo fajnie był to 14. Festiwal Dorsza, bardzo duża konkurencja, naprawdę dużo żeśmy fajnych rybek połowili, tam możecie sobie zobaczyć relacje z Festiwalu Dorsza, naprawdę słuchajcie ekstra, poznaliśmy bardzo dużo ciekawych ludzi i, i było naprawdę super, no ale no, jest zawsze jakaś rywalizacja, wiecie jak to Władek Team, no przeważnie wracamy z jakimś pucharem, no tu się udało zdobyć może niewielki puchar, no bo tak yy, do tej pory przyzwyczaiłem was do takich pucharów, gdzie to nie mieszczą nam się w kadrze. No ale jest niewielki puchar, za to bardzo mocno żeśmy walczyli, żeby go zdobyć, jest to puchar za trzecie miejsce w 14 festiwalu dorsza we Władysławowie, oczywiście jest to puchar burmistrza Władysławowa, no ten burmistrz troszeczkę chyba jakiś taki słabiutki, że takie małe puchary, no bo to Władek Tim daje pięć razy większe, ale... Ale pomijając ten fakt, jest puchar, słuchajcie, trzecie miejsce dla Władek, Władek Team, jest dobrze, ja jeszcze tutaj, widzicie, dołowiłem troszeczkę piąte miejsce, mam za najdłuższą rybę, złowiłem dorsza, nie wiem, 75 cm 78, jakoś tak, no taki, wiecie, dosyć, dosyć, dosyć fajny. On jest na tych naszych folderach. To moje zdjęcie z tym dorszem, także, także no, no okej. Okay. Do, do tej pory nie, nie udało mi się złowić większego dorsza. W tle macie właśnie przybitki z festiwalu Dorsza z zeszłorocznego, także, sobie to zobaczcie. Kto oczywiście chce, zapraszamy na nasz profil Władek TV na, na, na YouTube. Możecie sobie zobaczyć, jak to, jak to w praktyce wyglądało. Naprawdę, bardzo fajna impreza. I słuchajcie, od razu mówimy jedną rzecz. Teraz pierwszy weekend września jest 15-lecie festiwalu dorsza. 15. raz odbywa się festiwal dorsza. W tych 15 latach raz faktycznie się nie odbył, bo były warunki, no po prostu nazwijmy to złe dwa lata temu. No i się nie odbył, ale w ciągu tych 15 lat 16 to będzie 15. festiwal dorsza. Także warto na nim być, będą fajne nagrody. Myślę, że Władek Tim Wystawi tam co najmniej 10-15 osób. No, nie będzie już tak jak wcześniej, że tylko 3, 3 zawodników. Myślę, że będzie nas zdecydowanie więcej. Tam u góry macie, macie link do naszego kalendarza imprez. Tam są telefony do organizatora. Warto wziąć w tym udział. No, przestępujemy do następnej, następnej części, bo mam wam parę rzeczy jeszcze do powiedzenia. Podem. No nie chciałem wam przed chwilą mówić dokładne, wiecie, szczegóły, no bo te szczegóły zawsze mówię w tej części, gdzie losujemy ten prezent od sponsora. To tutaj tak troszeczkę o, o, troszeczkę na bok, na bok to zrobimy. No bo słuchajcie, mamy coraz więcej, wiecie, rzeczy, coraz więcej jakichś voucherów na darmowe jakieś starty, pływania i, i w ogóle nie wiem, bony podarunkowe. Oczywiście Większość z tych rzeczy leci na nasze ostatki surfcastingowe. Warto być na naszych ostatkach surfcastingowych. Naprawdę będą fajne, zacne nagrody. Tam macie link do tego, co się działo w zeszłym roku. Ale wiecie, pierwsze koty za płoty. To był pierwszy, pierwsze nasze takie zawody. Teraz będzie normalnie masakra totalna. Tak jak mówię, no zbieramy tego, mamy tego już sporo. Ja z tego wyłuskam po prostu dzisiejszą nagrodę. Dzisiejszą nagrodą jest... Dofinansowanie do startu w festiwalu Dorsza, ale to nie byle jakie, bo tu się zawiera wszystko: jedzenie, nocleg, starty w tych zawodach. Także macie, macie on Inclusive i 50% dofinansowanie, macie także naprawdę super sprawa, słuchajcie. I to, to ten voucher zasponsorował oczywiście organizator festiwalu Dorsza, czyli nasz kolega Grzegorz z Pomorzanki. Dzięki Grzegorz. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, kiedy to jest, to tam macie informacje u nas w kalendarzu imprez. Oczywiście powiem tak: początek września, pierwszy tydzień września, rezerwujcie. Musicie tam być. Tam, oczywiście, macie numer do Grzegorza, zadzwońcie, zarezerwujcie sobie kwaterę. Czy też, no, jeżeli chcecie, żeby ten bez kwatery, to można też wykupić taką opcję, że po prostu bierzecie udział w zawodach, ale powiedzmy, nocujecie no, powiedzmy, gdzieś u siebie w domu, bo dużo zawodników w Władek Team po prostu mieszka dookoła gdzieś w Władysławie, czy nawet w samym Wodesowie. także także spoko. Naprawdę fajna, fajna sprawa, fajna inicjatywa. Ja będę, będziemy z kamerą, będzie jak zwykle super wypas. Myślę, że no, naprawdę, no, chciałbym powtórzyć to, co się działo na. Z, z, z zawodnikami Władek Team na Belonadzie. W zeszłym roku na Belonadzie było kiepsko, mieliśmy chyba dwie, dwie drużyny, a w tym roku mieliśmy tych drużyn osiem? Chyba jakoś tak. No, połowa yy, Belonady tej ogólnopolskiej to byli zawodnicy Władek Team. Super by było, jakbyśmy mogli to powtórzyć na festiwalu Dorsza. Tym bardziej, że to pamiętajcie, to są zawody naszego, naszego zawodnika. Nasz zawodnik organizuje te zawody. Także tutaj trzeba się stawić, trzeba się licznie stawić i. i, i no, wiecie, 50% dofinansowanie to zawsze jest około. Ponad 400, jakbym tak policzył, tak na szybko. Ponad 400 tutaj Grzegorz daje od siebie, czyli ponad 400 w dzisiejszym losowaniu e, przejdzie do któregoś z zawodników Władek Tip. No, i jesteśmy w tej części, na którą Wy najbardziej chyba czekacie. No, kto się zgarnie tą nagrodę, o której przed chwilą mówiłem. Jak zwykle pokażę wam, o, pokażę wam listę zawodników, którzy biorą udział. Przypomnę tylko, że wystarczy być zawodnikiem Władek Team, żeby brać udział w tych comiesięcznych losowaniach. A to już jest szóste losowanie. Naprawdę, rozdaliśmy cztery węziska, rozdaliśmy dwa kołowrotki. Masę sprzętu spinningowego, co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy dużą torbę Tubertini, jakieś przypony Puring na, 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 na przypony Tubertini, jakieś żyłki. Oczywiście Graf ostatnio daje do każdej wygranej taką ściereczkę bardzo fajną. Zapominam o niej mówić, ale ona jest, ona jest faktycznie do wygranych. Patrzę na komisję rewizyjną, jest Krzysztof Cieśliński. Cześć Krzysiu, będziemy po prostu ciąć. Na początek ciąć te, te nasze pistaszki. Myślę, że to czym szybciej, tym lepiej. Tak jak już żeście zauważyli, ten odcinek jest troszeczkę krótszy. Ja się też staram być coraz, coraz mniejszym gadułą i myślę, że to jest, to jest dobry, dobry pomysł właśnie, żeby tak to w miarę sprawnie, sprawnie robić i, i jedziemy po prostu. Jedziemy z koksem. Eee, tak jak poprzednio mamy oczywiście naszą szklaneczkę. Eee, fistaszki ładujemy do szklaneczki, jest wygodniej, nie uciekają. Bardzo fajnie, żaden fistaszek nie spadł, jest ok. Mamy fistaszki tu. Mamy ten nasz malutki puchar. Mały, no ale trzecie miejsce wiecie, szacun nie? Oczywiście dla mnie. <grytanie> Dobra, wszystko przesypałem. Mamy tutaj te fistaszki. Patrzę na komisję rewizyjną, tak, bo to jest ważne, żeby ktoś, ktoś patrzył na ręce. W mojej rybce, no nie wiecie, tutaj nie, nie dam rady losować, ale w tym jak najbardziej. Tutaj mamy te nasze wszystkie fistaszki. Pyk, o! No i dobra. Zamykam oczy, losuję jedną osobę, która dostanie to dofinansowanie wypasione. Tak jak już mówiłem, cztery stóweczki. Tak troszeczkę o zrobię tak, żeby tutaj też troszeczkę powypadało. Cztery stówe wiecie, na ziemi nie leży, i warto pojawić się na tych zawodach. Tym bardziej, że organizuje to nasz człowiek. Nasz człowiek Grzegorz. Ehm, super sprawa, Grzegorz z Pomorzanki, naprawdę szacun. Któż to teraz poleci tam z dofinansowaniem? Poleci Robert Ciszek. Robert. Ty masz farta normalnie, nie? Masz mega, mega fajne dofinansowanie. Git, naprawdę super sprawa. Ktoś tam jeszcze, Jarek Worach, też oglądał nas w trybie live. Także, no tak jak widzicie, patrzą mi na ręce. Robert Ciszek, ty jesteś dzisiejszym szczęściarzem i do ciebie poleci dzisiejsza nagroda. To tyle. Trzymajcie się. Pamiętajcie, 24, zawsze godzina 19.00. Nasza yy, taka wieczorynka klubowa yy, z naszym gwiazdorkiem. Cześć! <śmianowidzio>